No to nadzwyczajne, rzeczywiście. No muszę powiedzieć, że jestem wzruszona, bo wszystkim to jest tutaj, w tym miejscu. To jest właśnie miejsce mojego dzieciństwa, te dwa domy Solariego i Rudaska. I myśmy tutaj głównie działali na tym terenie. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, bronią jej chłopcy od parasola. Osiady Grysy mają Wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj na rogi, wytężaj słuch, wreszcie młody duch, pracują za dwóch. Czuwaj na rogi, wytężaj słuch, wreszcie młody duch, jak stal. No to jest moje, tak, ja tutaj... Nawet już jak nie mieszkałam, to przychodziłam zobaczyć. Pamiętam, że wściekłość mnie doprowadzała, że Niemcy palili światła we wszystkich pokojach naszych. Myślałam, nie żałują sobie. No to ja zobaczyłam, że jadąc tramwajem, że jest ten znak i namówiłam moją koleżankę, że coś musimy z tym zrobić. No i był problem ze wszystkim, z farbą, z pędzlem, no jak to zrobić, no to już ja musiałam przyjechać z Warszawy, ona mieszkała na placu Narutowicza. No i wtedy postanowiłyśmy zdobyć najpierw farbę. Farba była, to była mąka z wodą i z czarną farbą, którą z kolei wzięłyśmy od mojej mamy, która farbowała zarobkowo wełnę. No i tam była ten czarny jakiś kolor, żeśmy domieszały. No potem kiedy? W niedzielę najłatwiej, bo tego potem jak ludzie będą wysiadać z tramwaju, to było wszystko opracowane, to nie było tak sobie ad hoc zrobione. No i bardzo to łatwo nam poszło, moja przyjaciółka machała jakimiś gałązkami, które też trzeba było zdobyć, trzeba pójść do cudzego ogródka, nałamać, to wszystko było zaplanowane. No i bardzo nam to wyszło, bardzo byłyśmy dumne z tego i w ogóle nie zdawałyśmy sobie chyba sprawy, jakie to jest, jak to było niebezpieczne. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej. Ale to wzruszające, że to ocalało tyle lat i takie myśli człowiekowi przychodzą, jak to było. Czy oni uciekli, czy im się udało, czy wpadli. No ja myślę, wie pan, że to wszystko się malowało pod dużą presją. Bo w końcu to jest głupia sprawa, ale można było życie stracić. Wiara się bije, wiara śpiewa. Szkoły się złoszczą, krew ich zalewa.